Olivia. Anna z kanału Winny Life. Jak się czujesz po walce? No wiesz, ja trenowałam 2 godziny, ale jestem zadowolona, bo byłam na badaniach, wszystko dobrze. A Bianka, krew tu, tu mnie piecze, tam mnie piecze. Trochę jestem zirytowana tym, bo miałam za krótką szczękę, bo mnie dusiła i mi obcięli. I miałam ją tu, czyli miałam ją na całych zębach i mi spadła 3 razy. Sędzia miał to w dupie i myślał, że ja nie chcę walczyć, ale ja mu tłumaczyłam, że szczęka. Myślałam, że mi ją, wiesz, umyje i po prostu wsadzi mi ją mocniej, bo kondycję mam lepszą niż ona, bym wytrzymała. No ale co zrobić, przynajmniej ona miała krew, ja nie? Ej, najszybciej zarobiony hajs, bo ja tu dostałam walkę 2 dni temu, ona musiała się starać. Czyli to wina trochę sędziego, możemy powiedzieć? Myślę, że tak, bo on myślał, że ja nie chcę walczyć, że mi szczęka wypadła, a wiadomo, że chcę mieć zęby w całości, a jak szczęka mi wypadła, to co miałam zrobić? Wiadomo, trzeba wtedy uważać. Nie, wyszłam klackami, chciałam jej normalnie przyśpione, nie chciała. I przynajmniej ja wyszłam cała, ona z krwią. Coś jeszcze chciałabyś powiedzieć? Idę za 2 tygodnie na MMA VIP. Na pewno pokażę coś więcej, bo to nie będą już 2 godziny. Ale miałam wsparcie u większości osób, które tutaj walczą i u różnych influencerów. Ona myśli, że jestem nikim, ale jest zajebiście w chuj. Jak będą wyglądały przygotowania do następnej walki? No na pewno codziennie treningi, 2 treningi dziennie, to na pewno. No i co mam zrobić? O, właśnie przed największy odwrócie. Mój był menadżer z chłopakiem Mławoja. Znaczy, on ma dziewczynę, ale udaje chłopaka Mławoja. Aha, rozumiem. I co jeszcze? Czyli mówisz, że treningi 2 razy dziennie, tak? No tak, jestem zadowolona, bo hajs najłatwiej zarobiony. Treningi będą, ale hajs, fajna przygoda, na pewno będę jeszcze walczyć, ale hajs robi robotę. Hajs musi się zgadzać. Tak. To dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiem doskonale, co to znaczy próbować i przegrać i ruszyć z miejsca, z powrotem zaczynać od zera.